7:20, mamy środę, środek tygodnia, witamy w lesie. Tak jest kropiąco trochę, ale mam nadzieję, że się wypogodzi. 12 stopni, więc trzeci dzień z rzędu jest ciepło. Zobaczymy, jaki scenariusz mi dzisiaj las napisze. Zawsze myślałem, że to ja rządzę, a to las pokazuje, co w tym koszu mi się tam znajdzie. No, 30 październik, no jeszcze coś może będzie, także zapraszam. Powiem wam, drodzy, że las diametralnie się zmienia. Spójrzcie, większość liści opadło już. Nawet gdyby coś wychodziło spod ziemi, ciężko to dopatrzeć. Postanowiłem najpierw zwiedzić swoje miejsca, gdzie były ładne grzybki, a później przemieszczę się za autostradę w całkiem nowe miejsce. Wczoraj tam mapy przeanalizowałem. Na terenie mi jedna pani zgłosiła, że nazbierała koszyk prawdziwków. To działa zachęcająco i dlatego dzisiaj się wybrałem. No zobaczymy, co to dzisiaj będzie. No, mamy przy drodze pierwszego grzyba nadającego się. Kozaczek. Już go zabieram. Może być. Także coś się zaczyna dziać. No tu nieopodal znalazłem takie ładne borowiki, dwa ostatnio. No i pokazał się jeszcze jeden borowik. Twardy. Żółciutki, czyli dojrzały. Bierzemy. No, maszeruję tak. Trochę opieniek zebrałem. I pokazują się maślaki. Cały czas. Ja je lubię. Niektórzy nie. Tu mamy kolejnego. Maślaki zawsze wycinam. I tu kolejnego. No, trochę podjedzone, ale są fajne. Bardzo nie lubię mokrego lasu. Grzyby nie wyglądają tak ładnie. Prawdziwek jakiś ostał się. Ale takich nie będę brał w ogóle. Muszą być mniejsze i jędrniejsze. Dobra, szukamy dalej. Dłuższy czas idę sobie i nic się nie dzieje. I napotkałem dwa prawdziwki. Wydrążone przez robale i ślimaki. No, byłyby fajne, gdyby się te paskudy za to nie wzięły. Moi drodzy grzybiarze, jest coraz gorzej w lesie. Naprawdę, gdyby nie maślaki i podpięki, nic bym nie nazbierał. No i jeśli ktoś to je, a zupę idzie z tego zrobić ponoć flaczki, to jeszcze zapraszam. Ale jeśli ktoś się nastawia na prawdziwki, to przynajmniej tu, gdzie ja łażę, nie ma już zupełnie prawie nic. Pojedyncze jakieś sztuki się trafiają. Także kto nie musi, to niech patrzy na filmy, które grzybiarze robią. Bo naprawdę nachodzić się trzeba. No i dostajemy w prezencie grzyby, które nie każdy zbiera. Sitarz, maślak, ja ich w tym roku w ogóle nie zbierałem. Także lecimy dalej. Tutaj, w tej okolicy, niedawno z żoną, jeszcze jak był ten wysyp, tośmy wielkie gniazdo borowików trafili. A dzisiaj tylko grzybek sobie tutaj rośnie. Duży, ale weźmiemy. W koszyku bardzo mało. Trochę łażę. Ale tu jeszcze wielki, spęczniały, przejrzały prawdziwek. Zmoczony. I tak sobie tutaj zostanie, bo go nie, po prostu go nie biorę. Trzy piękne maślaczki przed chwilą zebrałem. A tu jeszcze taki
prawdziwek na długiej nodze się pokazał. Już taki starszy egzemplarz, ale wygląda, że będzie dobry. Tradycyjnie zobaczyłem, ma takie ładne muchomory i obok jeden prawdziwek jeszcze się uchował. O, zobaczę, jakim on jest w stanie. To już takie ostatnie podrygi tych prawdziwków. W drodze tam do Młodnika, w takim wysokim lesie, zobaczcie, co napotkałem. Taki świeżutki prawdziwek. Trzeba tu kółeczka porobić. Zobaczcie, jeszcze 30 października wyrósł taki świeży prawdziwek z białym spodem. No, byłem w drodze do Młodnika, tam był mały prawdziweczek, a tu mnie na pocieszenie dało takiego ładniejszego, dużego. Oczywiście go już biorę. Twardy korzeń. Oj, bardzo, bardzo ładny. Las jest mokry, ale widzicie, w Młodniczku takiego borowika mi dzisiaj było dane znaleźć. Biorę. No, obiecująco się ten Młodnik zapowiada. Jest kolejny prawdziwek, ale już nie tak ładny jak tamten. No, taki przymiękki. Nawet go nie ruszam. No, ale widać, że coś się tutaj dzieje. Więc szukamy dalej. Kolejny mój Młodnik zwiedzany. No, który już tutaj któryś raz z kolei wchodzę. Dobrze, że nikt tutaj przede mną nie był. Zobaczcie. Nie zdążyło się to zepsuć. O, ale prześliczny. O, twardy. I jeszcze jeden tam jest przewrócony. Oj, oj. Normalnie szok. Idę do tego drugiego. Ten drugi się przewrócił. Już nie utrzymał swojej wielkości, ale są jędrne. Widać, że zdrowe. No ten się obulił dosłownie. No nie, no to trzeba zobaczyć. No wypełnią mi koszyk. Taka nagroda, 10 godzina. No tam jest jeszcze ten jeden, widać. No i jeszcze tutaj pokręcę, nie? Jestem już po drugiej stronie autostrady, w dużym lesie, prawdziwek, nikt tutaj nie wlazł i tak oto właśnie skończył. Ogólnie w dużym lesie mało grzybów, w Młodnikach coś się jeszcze trafia, także zobaczymy, co po tej stronie będzie. No i idę teraz przez ten duży las, bo po tej stronie nie znam lasu, więc tylko przy autostradzie chcę chodzić i mijam takie kapcie. O, wielkości dłoni. Tam przed chwilą były 3 sztuki, trochę mniejsze, ale też wszystko zapleśniałe. Widać, że nikt tędy po prostu nie chodzi. Nie chodził jakiś czas temu. No, w głębi lasu wysokiego naprawdę nic nie ma. A na takich przejściach, na drogach trafiają się jeszcze. Niestety ten zostanie, mięciutki jest. Zostanie tu, gdzie był. No już po nim po prostu. Ale na drogach coś się jeszcze trafia. No, czas do domu. Tam widzieliście, ponad pół kosza nazbierałem. 12,5 stopnia, 11 dochodzi. Nie lubię po tym mokrym chodzić. Zapewne będę jeszcze w lesie. Pierwszy, drugi, trzeci wolny jest. Jakoś tak.